Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom, uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzeć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Ojcze, wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych. Czy to znaczy, że zakładam młody mężczyzna, który dostanie na przykład powołanie do życia zakonnego, życia w kapłaństwie, może te swoje powołanie w jakiś sposób zaprzepaścić? Może zaprzepaścić, oczywiście, że może zaprzepaścić, gdyż może mało wsłuchiwać się w ten głos, który Pan Bóg mu podsuwa. Oczywiście to jest głos bardzo taki delikatny, głos, który nie narzuca się w powołaniu, zwłaszcza właśnie w powołaniu kapłańskim czy zakonnym. I tu trzeba naprawdę dużo takiego wyczucia, ale dużo, tak jak powiedziałem, wsłuchiwania się, co Pan Bóg chce, jaką Pan Bóg chce mnie tą drogą prowadzić. I na pewno na tej drodze zawsze potrzebni są również i przewodnicy. Ci, którzy właśnie kapłani, którzy też będą z takim człowiekiem umieli rozmawiać, będą patrzeć też na niego, czy rzeczywiście jest to powołanie kapłańskie i będą mu też dobrze doradzać, bo oczywiście może być tak w życiu takim, że będąc to, że mam powołanie do życia zakonnego, ktoś może mi odradzić, po prostu powiedzieć, chłopie, ty się po prostu do tego nie nadajesz, nie widzę cię w tym, prawda? A może wcale nie być tak, jak ten człowiek myśli. No właśnie, ojcze, ta dzisiejsza Ewangelia. Na początku, jak ojciec ją czyta i w ogóle jak ją zawsze czytamy jak w kościele, czy jak ją czytam sobie w domu, ten początek Ewangelii jest dla mnie taki bardzo optymistyczny. No bo osoby, które były na początku zaproszone na ucztę, nie idą, zapraszamy więc wszystkich. No i potem dzieje się coś, co zawsze mnie wprawia w takie poczucie, że trochę nie wiem, co się dzieje. Otóż jeden z biesiadników, jedna z osób, która przychodzi na biesiadę, nie ma stroju weselnego, no i zostaje wtrącona do lochu, ponosi tu konsekwencje. No i zawsze mam taki dylemat, no to Bóg jest miłosierny i zaprasza nas wszystkich, czy Bóg jednak będzie nas karał za coś? Nie, Bóg, my sami wybieramy tą drogę, my sami na siebie zsyłamy jakby to, że może być tak, że ja sam wybiorę tą drogę, że nie będę w wieczności w Królestwie Niebieskim. Bo tak samo z Eucharystią, to jest, idziemy na tą ucztę, bo ta uczta jest obrazem właśnie Królestwa Niebieskiego. Bóg Ojciec zaprasza nas, żeby być w obecności również Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, który dał siebie całkowicie, bez reszty, nie liczył na zaszczyty, nie liczył na jakieś fajerwerki, jakby to teraz takim językiem powiedzieć, ale mówił prawdę.
Tak, tak, nie, nie. Ale zmówił to z miłością. I tutaj widzimy, że no przychodzimy na Eucharystię. Każdy z nas jest zaproszony, bo Bóg tego chce. Żeby każdy z nas z tej Eucharystii korzystał, z tego wielkiego daru. Ojcze, to zapytam biblijnie. Czym jest prawda? Prawda jest tym, żebym ja zrozumiał, że Eucharystia jest dla mnie tutaj na ziemi najważniejszym elementem mojego życia. Tak bym, ja to tak rozumiem. Czyli sprowadzamy Eucharystię do... Tak naprawdę sprowadzamy, wynosimy ją do roli źródła i szczytu życia chrześcijańskiego, tak jak nam mówi o tym prawo kanoniczne. No właśnie ta Eucharystia w tym wszystkim, ta uczta, o której dzisiaj mówimy. Nie wiem, jak ojciec na to patrzy z perspektywy z drugiej strony ołtarza niż ja, ale mam czasem wrażenie, że przeżywanie Eucharystii jest dla nas bardzo trudne. Zrozumienie jej jest bardzo trudne. Chociaż i tak ta Eucharystia, którą mamy teraz, jest już uproszczona pod względem symboli i znaków, względem tego, co było kiedyś. Ale rozumienie tych symboli, rozumienie tych znaków i rozproszenie na Eucharystii. O to chciałem zapytać, no bo my idąc na Eucharystii czasem traktujemy to, powiem sam za siebie, z czego się też spowiadam, chociaż tego nie powinienem mówić, ale spowiadam się z tego, że na Eucharystii jestem zdekoncentrowany, myślę o tym, że o Jezu, znowu niedziela, to trzeba iść na Eucharystię. Bywają takie dni, chyba u każdego chrześcijanina. Nie wiem, czy u ojca, no bo jednak zawód pół żarty, no to nie pozwala chyba. Ale co w takiej sytuacji, ojcze, robić, żeby nie czuć tego znużenia Eucharystią, tej może monotonii? Czyli trzeba ją ciągle na nowo, jak to się mówimy, odkrywać, żeby ona nie spowszedniała mi, ta Eucharystia. Myślę, że najlepszym takim lekarstwem na to, żeby się nie nudzić na Eucharystii, to trzeba ją przeżywać. Oczywiście trzeba coraz bardziej się wgłębiać w znaki, tak samo, które mamy na liturgii. One nam pomagają w przeżywaniu liturgii. Ale tak naprawdę nie zastąpią nam tego, żeby ją przeżywać po prostu. My liturgię mamy przeżywać sercem, nie? Otwierać tu jakby samych siebie, jakby stawać przed właśnie przed Bogiem taki, jaki jestem. I powiedzieć to Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, no nie? Mówimy na tej liturgii, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nade mną. Mam świadomość, jestem człowiekiem grzesznym, ale przychodzę, bo chcę spotkać się z żywym Bogiem. Mówimy tak, to przecież Jezus Chrystus jest moim bratem. On jest przecież moim bratem i On wstawia się za mną u Ojca. Ojcze, mam siostrę starszą i tak parafrazując trochę te słowa, ciężko mi się przyznać czasami siostrze, że zrobiłem coś źle, że mogłem ją skrzywdzić. No i tak samo mam, idąc do kościoła. Stając przed Bogiem, jest po ludzku wstyd. Wstyd mi się przyznać do moich grzechów, do moich słabości, do moich upadków i do tego, co mogłem zrobić źle. I co w takim momencie? Czy jest na to jakieś lekarstwo w ogóle? Znaczy, przyznać się, wiadomo, że jest trudno. My wstydzimy się tego na pewno, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście stanąć tak, jak to zagaiłeś o tę prawdę, no nie? Stanąć w prawdzie wobec Boga, stanąć w prawdzie wobec samego siebie. Bo wtedy tak naprawdę Chrystus może zadziałać w moim życiu. Tak jak przecież jesteśmy zaproszeni na ucztę, ale przecież przychodzą ludzie, również ci, którzy nie są właśnie przygotowani na tą ucztę. Chodzi o sakrament pokuty i pojednania i chodzi o łaskę uświęcającą. Wtedy ja w pełni, Chrystus, jak ja sobie tak mogę sobie wyobrazić, no nie? Jak On się cieszy, jak On jest, można powiedzieć, zadowolony ze mnie, że jestem gotowy Go przyjąć, bo przecież dlatego zostawił sakrament Eucharystii, żebym ja ten sakrament przyjmował. No właśnie, to przyjęcie tego sakramentu. Laicyzacja naszego życia, ojcze, sprawia to, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Widać to po statystykach, widać to po danych, które mamy. No i gdzie jest problem? Czy problemem jest ten świat, to co jest teraz modne? Problem jest w tym, że my nie czujemy Boga? No bo, ojcze, tak szczerze, pierwsi chrześcijanie mieli, mówiąc kolokwialnie, super, mieli light, bo mieli naucznych świadków Chrystusa.
mieli to, że to była perspektywa czasu. Wszyscy wiedzieli, że On chodził, że zmartwychwstał. To było im łatwiej pewnie wierzyć niż nam teraz. Że no, teraz mało jest cudów eucharystycznych. Jednak pojawiają się one, ale chyba w znacznie mniejszym stopniu niż kiedyś. I teraz musimy wierzyć, nie mamy dowodów na to, no i to obumiera w jakiś sposób. Ale tak się zastanawiam teraz, może to jest po to, żebyśmy rzeczywiście uwierzyli w Chrystusa, a nie w znaki. A czy znaki są nam potrzebne? Oczywiście, gdyby Chrystus nie chciał, gdyby tego nie chciał, to by tych znaków tak samo nie było. Zwłaszcza tych znaków eucharystycznych, ale On tego pragnie, bo pragnie się nam przypominać. Od czasu do czasu pragnie nam, zresztą wszystko jest zapisane w Piśmie Świętym, ale bo my, ludzie współczesni, chcielibyśmy wszystko dotknąć i chcielibyśmy wszystko zobaczyć. Ale chodzi o to właśnie, żeby uwierzyć na Słowo. A myślę, że może dlatego jest tak trudno, że teraz we współczesnym świecie jest po prostu potok słów. I ludzie już nie zważają na słowa tak jak kiedyś. Jak dawniej herold wyszedł, jak przeczytał jakąś informację, którą król gdzieś tam dawał dla poddanych, no to rzeczywiście coś było to bardzo ważnego. A my teraz ciągle te słowa wokół nas są, te media, które gdzieś tam cały czas są, prawda? I my, dla nas te słowa nie są tak ważne, jak myślę, kiedyś były ważne. A powinny być ważne, bo to są słowa tego, który mi daje życie. Słowa samego Boga, który przychodzi na ziemię, wysyła swojego Syna, aby mówił to Słowo, aby powiedział, chłopie, no nie, tak bym już dosadnie powiedział, kobieto, dziecko, ja chcę, żebyś uwierzył, że pod postacią tego białego chleba ja całkowicie się zamknąłem w tej białej hostii, abyś Ty coraz bardziej kochał. No właśnie, Ojcze, a już tak mówiąc znowu kolokwialnie, my często dajemy Jezusowi kosza. Po prostu nie przychodzimy na tą Eucharystię, nie chce nam się, jesteśmy rozleniwieni. Czy nie czujemy takiej potrzeby? I ta część Ewangelii, gdy pierwsi nie przyszli na ucztę, mimo że byli zaproszeni, Jezus posyła sługi do innych, do tych, których początkowo nie zapraszał. To czy to nie jest taki obraz tego świata? Idealnie chyba się ta Ewangelia wpisuje w ten czas, to co teraz się dzieje. No właśnie, czy kapłani, my, wierzący, katolicy, nie zasiedzieliśmy się trochę w naszych fotelach, nie powinniśmy bardziej wyjść do ludzi, ewangelizować, ale gdy to robimy, to spotykamy się z atakami. To mamy prawo ewangelizować, czy nie mamy? A czy mamy obowiązek? Mamy obowiązek ewangelizować, mamy obowiązek, ale myślę, że tą ewangelizację każdy z nas musi zacząć od siebie. Prawda? I to jest bardzo ważne. Zaczynam ewangelizację od siebie. I wtedy, gdy rzeczywiście widzę tego efekty też i mam takie pragnienie, bo Pan Bóg posyła ludzi, na misję posyła, to już jest konkretne takie zadanie, ale przecież ewangelizowanie matki, która ewangelizuje swoje dziecko, prawda? Gdzie ukazuje, jak bardzo ważne dla niej matki, ojca, jak bardzo dla rodziców jest ważna Eucharystia. I też wiadomo, że nie jest łatwo, bo w różnym wieku różnie, zwłaszcza młodzież, ale myślę, że dzieci również gdzieś tak gdzieś nie mają po drodze nieraz do kościoła. Ale dlaczego? Bo rodzice ich nie przyprowadzają. Rodzice po prostu ich nie przyprowadzają do tego miejsca i im nie pokazują, że to jest ważne miejsce. To jest ważne, rodzic powinien powiedzieć, to jest dla mnie ważne miejsce, ja się tu dobrze czuję. Ja przez to, że przychodzę tutaj, mogę to wszystko, co jest trudne dla mnie, zwłaszcza grzechy, zrzucić, oddać je Jezusowi Chrystusowi. I dziecko powinno się to zrozumieć. Że to jest właśnie dla mnie. Oczywiście chodzi o to zrozumieć. Znowuż jest to słowo zrozumieć. Nie. Ono powinno zobaczyć.
że ten rodzic rzeczywiście stara się to wszystko oddawać Jezusowi i dlatego potrafi w tym trudnym świecie żyć. No właśnie, ojcze, tak kiedyś słyszałem taki cytat, takie słowa, że dzieci nas nie słuchają, tylko nas naśladują i to chyba jest klucz tego problemu. Ale właśnie, żeby rodzic mógł tak zrobić, to potrzebuje relacji z Panem Bogiem, takiego zawiązania bliskiej relacji, bliskiego uczucia. I chciałbym na koniec już poprosić o taką receptę. Co my możemy zrobić, żeby ta nasza relacja z relacji Bóg, człowiek, no jednak dość spora różnica między nami, żebyśmy mogli zejść na relację, czy to przyjacielską, czy właśnie ojciec, syn. Ja myślę, że taka na koniec jednym takim zdaniem po prostu powinniśmy klęczeć i adorować Jezusa Chrystusa. A wtedy rzeczywiście zrozumiemy dużo, właśnie, bo to Chrystus będzie do nas mówił.